godzina czwarta, ile? 38. Godzina czwarta, 38. Lecimy do Londynu. Tym pociągiem, panie, lecimy, co? Niech ktoś mi to wytłumaczy, jakim cudem pociąg jadący z Gdyni w kierunku portu lotniczego, pierwsza stacja pośrednia, to był Sopot i on już na Sopocie był opóźniony 4 minuty. Mało było mówione, bo mieliśmy prawie dwa razy dłuższą podróż autobusem z Luton, z lotniska do Londynu, niż myśleliśmy, że będzie. Miało trwać 1,5 godziny, a trwało ponad 3 godziny. Chyba lotnisko w Katowicach już nie będzie chciało nas przyjąć. Nagrałem taki kawałek o tych kryptowalutach, że tu są reklamowane giełdy kryptowalut, co myślę, że w Polsce by nie przeszło przez te akcje, co były NBP z youtuberami. A tutaj proszę bardzo. Jedziemy na Tower Bridge, zaczynamy tą przygodę, wiedzanie Londynu. Tower Bridge, w sumie taki najbardziej znany most w Londynie, a tych mostów jest całkiem sporo tutaj. Nie widziałem go nawet chyba na zdjęciach, nie kojarzę jakoś szczególnie, więc zobaczymy, jak to wygląda. Tower Bridge. Gdzieś tam. Nie ma, Big Ben w remoncie. Dziękuję za widzenia. Co ty masz na głowie? Jo! Co ty? Co ja mam na głowie? A spójrz się tu! Papuga error. Bakłażan Bartek jedzie na koncert Imagine Dragons. Dobra, idziemy na metro i jedziemy na O2 Arena na koncert. Chyba trafimy. Ale on jest świeży. Marlena się panikuje, a ja tu muszę zachować zimną krew.
Mamy gazetkę, w której pojawiła się informacja, że jakiś huragan M ma nas ciągę. W sumie nie wiadomo, czy się wydostajemy sobie. Koniec imprezy.